Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie na kolejnej transmisji, tym razem z gry RimWorld z dodatkiem DLC. Ojej, zapomniałem jaki to jest dodatek, ale żem teraz tutaj. Muszę jeszcze raz zacząć po prostu. Jest w każdym razie w opisie Royalty. Ojej, nawet ciężko to w ogóle powiedzieć. Zupełnie zaplanowany stream. Nie wiem, czy też to będzie na YouTube opublikowane, czy nie. Zobaczymy. Chciałem sobie po prostu pograć. No i ewentualnie, jak ktoś jest na czacie, gdzieś sobie właśnie tutaj popatrzeć, co tam czatujecie i tak dalej. No i cóż. Trochę niezaplanowany ten stream, generalnie rzecz biorąc, ale witam wszystkich, którzy tutaj dotarli i którzy jeszcze dotrą. Od razu mówię, że można zgłaszać swoje nazwy, ksywki postaci, bo będziemy teraz nową kolonię robić. Zastanawiam się tylko właśnie jaką, myślę, że klasycznych powiedzmy rozbitków, nie będziemy tu nic kombinować. Dawno nie grałem w RimWorlda, więc myślę, że po prostu klasycznie pójdziemy. Nawet w klasyczną Kassandrę gdzieś bym dał nie jakiś super na bardzo trudny poziom trudności. Tryb czytywania zapisów bym włączył, bo jakby się coś pokiełbasiło, to żeby móc sobie wczytać save'a. I chyba w zasadzie tyle. Taki może komentarz, że mam w tym momencie dzisiaj podgląd sobie robię na urządzeniu mobilnym wyjątkowo, jeśli chodzi o stream, żeby zobaczyć i też widzieć wasz czat, więc tutaj widzę, że jest troszkę większe opóźnienie niż zazwyczaj. Więc może takie pytanie, jakbyście mogli napisać, czy głos mój w stosunku do dźwięku gry jest ok. Ja sobie zerknę na czat, a na razie może będziemy tutaj szli dalej. Okej. Ziarno. Wczoraj było piątek 13. To niech będzie ziarno piątek 13. Standardowe ustawienia. Jeżeli chodzi o mody, to nie mam tutaj wiele modów. Mam harmony, bardziej takie kosmetyczne. Harmony, to co widzieliście tutaj, nie takie, które by zmieniały w ogóle jakąś rozgrywkę. Chyba może, już nie pamiętam, może któreś dodają coś tam takiego, co wpływa lekko na rozgrywkę, ale nie za wiele. Dobra, mamy tutaj już jedną propozycję. Zresztą w trakcie też będzie można zmieniać. Okej, gdzie my sobie tu wylądujemy? Ja bardzo lubię, jak sobie gram w RimWorlda, grać gdzieś, gdzie jest jakieś góry są i tak dalej. Tylko dobrze by było, żeby... O, może tu? Co tutaj jest? Marmor, granit. Od minus 1 do 30, więc nie będziemy mieć problemów tak bardzo z żywnością, bla, bla, bla. Coś tam. Są frakcje dwie przyjazne, jedna chyba nieprzyjazna. Tak, wrogowie, tu mamy... Nie, tu też są wrogowie. Wszyscy są wrogowie. Tu jest neutralna. I tu są te... No to może koło tej neutralnej tutaj gdzieś się ułożyć. Jak to tu wygląda? 13 stopni minus 3. O, nawet bardziej rozsądnie. Ok, no to lecimy dalej. Co? Aha, za blisko tego. No to wyżej może, troszkę tutaj. To niewielka jest różnica. No i mamy postacie. Jakie mamy? Tak, mamy strzelanie, budownictwo, górnictwo jest słabo, więc będziemy musieli coś losować. Ten nie jest niezdolny. Stabilna psychika, ale w depresji. No i zazdrosny. Dobra, mógłby nawet gość być. Strzelanie ma jakąś pasję, gotowanie ma uprawę. Rzemieślnictwo, ok, ten gość jest moim zdaniem ok. Teraz tak, niezdolność do opieki to nie bardzo mi pasuje, to ja bym losował. Czemu nikt niezdolny jest do opieki, no? Głupia praca, nie może tragarz sprzątać, to takich to by nam troszkę... Dobra, bez niezdolnych do czegoś tam. Podziemne życie, co to znaczy? Nie ma potrzeby wychodzenia na zewnątrz. O kurczę.
No dobra, to będzie ciekawe. Uprzejmy, twardy. I mamy górnictwo, mamy budownictwo, walki wręcz mamy mniej, gotowanie mamy, uprawę mamy 9, medyczne, intelektualne. To jest nawet niezłe pokrycie. Niezdolność do przemocy, to akurat bym nie brał. Wykwalifikowanej pracy, może nie, opieka nie. Strzelanie, walka wręcz, budownictwo mamy trochę słabo, więc spróbujmy jeszcze podciągnąć, żeby budownictwo było lepiej. Tu jest jakiś gościuwa. Strzelanie nie bardzo, ale od biedy walka wręcz, budownictwo mamy 6, górnictwo jest ok. W sumie budownictwo byłoby lepsze, ale już nie będę może wybrzydzał. Gotowanie, uprawia, medyczne i intelektualne. Ok. Niech ja sobie zerknę na czat. Tokuraj. Dobra, Tokuraj. No to będzie zamiast Alex. Aleksander. Alex Fecht. Niech będzie Tokuraj. Bo chyba ksywka to jest imię. Imię? Wszędzie jest imię. Nazwisko. Krótkie określenie postaci. To chyba będzie lepiej, bo będzie widać Tokuraj. Bardzo dobrze. No i co? Chyba jest ok. Aleksander Tokuraj Fecht. Rozpocznij. No właśnie, Realistic Rooms, Interaction Bubbles, takie rzeczy powiedzmy, więc Quality Builder, to tylko w zasadzie takie pomocnicze powiedzmy są. Wylądowaliśmy. Ziup. Zobaczmy, gdzie my to jesteśmy. Super. Phoenix jest, ale fajnie. No, zwycięskiej wiary to kuraj. Okej. Okay. No dobrze. Zobaczmy, jak my ta mapa wygląda. No, wygląda całkiem ciekawie. Dużo gór, tak jak chciałem. Okej. Zastanówmy się, gdzie można sobie tą bazę zrobić. W sumie tu by było najlepiej, w tym miejscu gdzieś, sobie zrobić bazę. Więc tak, zacznijmy od jednej rzeczy. Obszary. Najpierw zróbmy jakieś składowisko ogólne, takie gdzieś, nie wiem gdzie. A możemy tu zrobić składowisko. Później się będziemy, że tak powiem, zmieniać to wszystko. Stal niech sobie tam poprzynoszą, drewno niech sobie poprzynoszą. Lekarstwa też. Żarło potrzebuje. Teraz tak, kto ma dobre umiejętności? Walka wręcz 3, strzelanie 2. Walka wręcz więcej. Wszyscy mają, ty masz największe chyba umiejętności strzeleckie, więc weź sobie tą giwerę. Ty masz takie średnio pół na pół. Z przewagą ekwipuj rewolwer. Dobra, rozejdźcie się może. I ktoś tu jeszcze miał nożyk. To by trzeba było też jeszcze otegować. Ty weź, bo ty masz walki, a wręcz bardzo sobie weź nożyk. Komponenty bierzemy ze sobą. Dokuraj, co tu masz? Załóż flag pants. Załóż coś takiego, ty założysz zaawansowany hełm, no i to by było chyba tyle. Aha, to jeszcze jest. To ty będziesz miała flag vest. Tak, porozdzielajmy równo po wszystkich. Potrzebne łóżka, nagość. Kto jest nagi? To kurę jest nagi, no to już spodnie masz do założenia, spoko. Biegasz nagi, no proszę. Zobaczmy, czy tu jeszcze jest coś. Tu są jakieś rzeczy, to sobie też możecie poprzynosić. Tu jest jeszcze jakaś stal, to sobie możecie poprzynosić. To będziecie mieć co robić. W zasadzie możemy odblokować to wszystko. Pam, param, pam, pam. Chyba wszystko. Sobie powoli będziecie to wszystko nosić. Może to, co jest tak daleko, to może nie będziemy bawić się.
Zacznijmy może. Czy my mamy gdzieś dostęp do jakiegoś budynków? Nie. Okej. Myślę, że gdzieś teraz tak. Tu gdzieś był taki tryb chyba. Rumstat to nie. Wskaźnik piękna nie. Wnętrzność dachów. O to. Zielono. A, tu by warto było mieć. Może jednak tą bazę lepiej byłoby mieć tu, ale wtedy. Nie, tutaj możemy zrobić. To sobie załóżmy obszary. Pole uprawne. To zakładam, że jest więcej tutaj. Nie ziemniaki, tylko dajcie tutaj truskawki. Ups. Ziemniaki. A tu zamiast ziemniaków ryż. Tak? To ma być włączone. Ok. Tu jest chyba 140% żyzność. Nie, 87%. Zaraz, to oszukało mnie. Nie, żyzność 140, dobrze. Nie oszukało mnie. Tu jest 100, tu jest 140. Ok, myślałem, że te kolory są jakieś takie pokichane trochę. Zaraz, zobaczmy sobie na czat, co się dzieje. Dobrze. Sawanna, idealnie nie dało się trafić. Jest gorąco, powinni wszyscy chodzić w liścio z tych spodenkach. No, pewnie tak. Zaraz, zobaczmy, czy mi się tylko mobilne urządzenie nie rozładuje. Powinno wytrzymać. Nie będzie długi dzisiaj stream, bo też jakby nie chcę się tak przemęczać bardzo. Ale najpierw byśmy spróbowali zrobić ściany drewniane albo ze srebra. No to z drewna tylko na razie zróbmy sobie. Tak będzie najszybciej. Gdzie by się tutaj rozłożyć z tymi wszystkimi? Tu gdzieś myślę. Chociaż tu jest więcej miejsca. Więc może spróbujmy tutaj zrobić. Zróbmy tak. Może najpierw planowanie. Gdzie tu jest to planowanie? Czy jest sens planować? Nie ma co tracić na to czasu. Ściana z drewna. Zróbmy tak. Zróbmy takie jakieś, powiedzmy tak. Tu bym dał też taki 5x5 pokój. Ten jest szerszy, coś mi nie wyszło. Anuluj. Ok. Teraz będzie trzeba trochę poplanować. Tu bym zrobił hall taki na dwie, powiedzmy, części i z drugiej strony zrobił podobnie. Wiem, że mam za mało w magazynie. Teraz będziecie ciąć drzewo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No, żebym się oczywiście pomylił. Ciup. Co mi tu sygnalizuje się? Nic takiego. Teraz tak. Tylko że tu nam, kurczę, ten zagraca. To może byłoby lepiej to wyżej zrobić jednak. Może lepiej byłoby to wyżej zrobić. Mimo wszystko. Tak, a to bym skasował. Nie tak. To bym skasował. Tu będzie taki hol później. Teraz jeszcze tak, drzwi. Drzwi będą. Nie tak chciałem. To ma być ściana, a nie drzwi. Mniej więcej coś takiego. To od razu można wyciąć. Tu możecie od razu wyciąć te drzewa, żebyście mieli
drewno. Ok, dobra. Coś takiego możemy zrobić. Teraz tak, struktury, polecenia. Z planowaniem będzie dalej tak, że tu zrobimy coś takiego. To jest planowanie. Takie coś zrobimy. Czy tu będzie dalsze przejście? Tu będzie dalsze przejście. To może to planowanie. Usuń plany. Tu będzie takie duże pomieszczenie później zrobione, ale najpierw musimy mieć jakieś tutaj kanciapy do mieszkania. Aha, dajmy szybciej może trochę. Cześć Lubciu, witam, witam. O, widzę, że mamy już więcej widzów. Jak ktoś jeszcze chce postać, to chyba się da, jeszcze dwie postacie w tym momencie są. Phoenix i Rimmen do obsadzenia. Obydwie kobiety co prawda, ale to w sumie w Rimwardzie chyba nikomu nie będzie przeszkadzać. Czemu żeś nie założył spodni? A, bo to są, co to jest? Spodnie z włókna. Ty masz w ogóle spodnie? Co ty masz? A bo żeś zdjął spodnie, a założyłeś coś innego. Potrzeby postać. Gdzie ty masz sprzęt? T-shirt, flag pants. Nie, masz flag pants. Spodnie z włókna. Spodnie z włókna. Wszyscy mają t-shirty i spodnie. Nikt nie biega nago. Tak. No, budować. Budować, proszę. To można, zbierz plony. W ogóle można by zebrać polecenia. Zbierz plony. Aha, jeszcze powinienem przydzielić pracę. Właśnie, wszyscy są strażakami, wszyscy są pacjentami, lekarza mamy jednego, to będziesz leczyła ten odpoczynek, tak, asysta też, strażnik, reszta tak naprawdę, tak, kucharza, budowlaniec jest tylko jeden, nie, Phoenix też będziesz budował, znaczy budowała, musimy mieć dwóch budowlańców, rolnik może być jeden, górnik. Ty też masz pasję, więc możesz coś tam robić na razie. Badacz to na razie później. Okej. A to weźcie. Nie, te dwa. To i to. Weźcie i transportować stąd. W sumie to mogłem dać wam na razie śpiwory, ale to pierwszą noc jak prześpicie tak na zewnątrz, to się nic nie stanie. Dobra, wszystkie śpią. Przyspieszmy w takim wypadku. Pierwszy dzień za nami. No dobrze. Żyjecie. No już myślałem, że czat coś nie działa. Tak jak mówiłem, zazwyczaj sobie włączam po prostu podgląd na laptopie, ale tym razem mam na mobilnym urządzeniu i tam jest większe opóźnienie, więc ten czat troszkę jakby idzie z opóźnieniem. Okej. No dobrze, robicie wszystko co trzeba, bardzo dobrze. Teraz można by pomyśleć też harmonogram, co to jest sen. Macie za dużo snu. Nie, pracy to ja nie chcę, cokolwiek, tu macie zrobić cokolwiek, na sen przynajmniej tak zrobić, o, nie ma co się znowu za bardzo wysypiać. Mamy Priscillę jakąś, trening, ratunek, niech trenują, co prawda to zużywa żarcie, ale trudno.
Dobrze, tu mamy wszystko zrobione. Co dalej? Może zwolnimy trochę. Dalej to ja bym zrobił tak. Produkcja. Potrzebujemy... Stół rzeźniczy by się przydał. A, to w takim wypadku struktury jeszcze. Zróbmy tutaj ścianę. Może zatrzymam na moment. To mi gdzieś nie pasuje. Anuluj. Cyk, drzwi. Coś takiego niech będzie. Aha, i tu w tym momencie ścianę trzeba zrobić, albo drzwi w tym miejscu. Takie podwójne. Co to jest? Samouczek. Ja nie chcę samouczka. Nauczyłem się, umiem wszystko. Tak zróbcie. Planowanie. Usuń plany. Meble. Produkcja. Gdzie jest produkcja? Stół rzeźniczy będziemy potrzebować. Aha, tylko że to jest... Na razie może to damy tutaj. Później to będziemy przenosić. Bo chcę, żeby to było miejsce reprezentacyjne trochę. Kuchenka elektryczna do gotowania możecie zrobić. Tylko na razie nie mamy elektrycznych tych. Dobra, może być. Na zewnątrz. Dobrze, wiem, że na zewnątrz. Stół kamieniarski. To jest potrzebne. Tak. Krematorium nie. Stół badawczy to też się przyda na pewnym etapie. A, jeszcze tak, polecenia, struktury, meble, miejsce do spania dla zwierząt. Zwierzątko niech sobie śpi. A tu na przykład. Zwierzątko niech tu śpi. Tak, to skończycie. Potrzebne polecenia. Rąb drzewo. Dobrze. Potrzebujemy energii. Gdzie jest zasilanie? Generator na drewno czy turbina wiatrowa? 100 stali, dwa komponenty. Drewna mamy mnóstwo, więc generator na drewno będzie chyba najszybszy, bo baterii na razie nie mamy, więc generator na drewno może być na zewnątrz, na przykład gdzieś, albo dajmy go na razie tu. Później będziemy wszystko przenosić. Nie wiem, czy za dużo nie będzie tego do przenoszenia, no ale trudno. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Najwyżej się zrobi coś takiego właśnie. Stół kamieniarski. Może tak, anuluj. Tego na razie nie, to może tam być. Albo zaraz. Może by zrobić coś takiego w przyszłości. Planowanie. Okej. Coś takiego. Coś takiego. Planowanie. Coś takiego. Będą tutaj takie pokoiki małe, fajne. To wytnij. Wytnij. Drzewa na razie nie jest dobrze, żeby tu były. To się weźmie za chwilę. Ok. Nawet bym powiedział, że tak. Zasilanie na razie generator na drewno można dać na przykład gdzieś tu. Może być. Stół kamieniarski. Stół kamieniarski. Na razie niech będzie tu. Wiem, że na zewnątrz, ale później sobie tu zrobimy warsztat, a to ewentualnie się poprzenosi, czy coś takie, czy będzie takie zaczajone w różnych takich pokoikach. Dobra, zerknę na czat. Co się tu dzieje? Nic się nie dzieje. Stół do cegieł dałbym na zewnątrz. No właśnie tak dałem. Mm,
Czyli tak, tu macie już w zasadzie gotowe, no prawie to jeszcze nazdewna plan. Ten nie ma energii, no to musimy poczekać, aż to w końcu zrobicie. Zasialiśmy tutaj wszystko, zasialiśmy, żeby mieć żarcie. Mam nadzieję, że tego nie będzie za mało. Można by jeszcze zrobić coś takiego. Obszary. To można zwiększyć na przykład. O, coś takiego. To można zwiększyć tak. To można zwiększyć tak. To nie zrobiło nowego obszaru? Nie. To zrobiło nowy obszar. Ziemniak. Ziemniak. To nie o to mi chodziło. Usuń obszar. A ty co tu robisz? Ziemniak. Nie o to mi chodziło. Usuń obszar. Nie o to mi chodziło zupełnie. Pole uprawne. Chcę, żeby to zwiększyć. O właśnie. Widocznie trzeba jeszcze raz tak i tak zwiększyć. Ej. Czemu nie chcesz tego tu zrobić? Powiększ obszar. No właśnie. Coś takiego. Dobra. Potrzebna obrona. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiem, że obrona jest potrzebna. Wszystko jest potrzebne. Najpierw skończcie to, co zaczęliście. A ty co robisz? Bezczynny. Czemu bezczynny? A, spacer. Składowisko, skład, wyczyść wszystko, dajmy tak, żywność, zgniłenie, tkaniny, może niech będą tu leki, nieprzetworzone, materia roślinna, zwłoki zwierzęce. Tak, a stąd wyautujmy tak, tu nie ma zwłok, materii roślinnej nie ma, leki stąd wyłączmy i żywność stąd wyłączmy. Mamy gościa, Colonial Farmer, Union of Bringa. Ona nazywa się Purpurowy Wół. Kilka przedmiotów na handel, no dobrze. Witamy, niech tam podejdzie do nas, to wtedy ok. Teraz tak, zatrzymajmy to, bo chciałem się, za szybko mi to wszystko się dzieje. Turbinę wiatrową będzie można też zrobić, ale to później. Meble, lampa. W ten sposób. Struktury, ściana z drewna. To jest chyba za dużo. Coś takiego na razie zróbmy. Chociaż to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, bo to powinno być większe. To powinien być taki sensowna kanciapa. Tak samo można zrobić.